dodatkowo skręcamy tą opaskę z podrywy. Około te wszystkie śruby. Tutaj taka mała moja porada, jeżeli to będziecie dokręcać, to ja bym polecał ręką tylko to dokręcić i tyle i wystarczy. Bo już tu kilka razy troszkę mocniej dokręcałem, pozbywałem gwinty w głowicy i musiałem tutaj tulejki wstawiać. Albo jak ktoś ma, dokręcasz klucem dynamometrycznym. Tu jest chyba 8 albo 10 Nm. Dobra, chyba już. Tu jeszcze coś trzyma. Dobra, ja sobie tylko wezmę, przygotuję sobie jakąś szmatkę, żeby to w czyste miejsce odłożyć.
No i dobra, mamy tutaj, odkręciłem już ten dekiel. Zobaczymy sobie tutaj te konektory na wtryskach. Siedzą dosyć ciasno. No ale dobra, za chwilę je wyjmę. Te wszystkie podoginam. Złożymy, odpalimy silnik, zobaczymy. Dobra, więc tak. Dobra, teraz będę wyciągał te wtyczki. Delikatnie. Dobra, jedna wyjęta. Druga wyjęta. Dobra, jest powyjmowane. Wziąłem sobie taki mały bezpiecznik, bo nie mam takiego cienkiego śrubokręta, żeby tu podoginać. Dobra, jeden jest dogięty, wsadzamy. Jak dla mnie to wszedł. Według mnie wszedł bardzo ciasno. Dobra, następny. Dobra, wsadzamy następny. I jeszcze ostatni. No i dobra, mamy. Wszystko siedzi ciasno.
No i dobra, teraz trzeba tutaj tą powierzchnię odtłuścić naokoło benzyną albo jakimś innym. Odtłuścić uszczelkę na deklu i skręcać. Dobra, ja nie będę tego już pokazywał. Wezmę to sobie, odtłuszczę dekiel i będę skręcał. Najpierw sobie tutaj przyłapię każdą po kolei, a później od wewnątrz na zewnątrz. Mam wszystko przyłapane, więc najpierw dokręcę tą. O. I dokręcam do oporu, lekko ręką i starczy. No i dobra, tu wszystko jest podokręcane. Teraz zostaje skręcić jeszcze, skręcę tą obejmę.